snaps. One of them, he's just able to get the headshot back through the box. And the intern, we lost Rez. He's down to 18 HP. He got shot back in the back lines, which means they know he's going to peek the ramp, but that's not good enough. His aim fails, and he turns. He finds a Liege, and it might be map for NIP is Liquid. Whole lot of faith in Team Liquid up against Heroic. Obviously, their biggest scout they've taken yet, but they've become favorites overnight in this matchup. It's crazy, and you know what? I think if they can beat Heroic, they can beat NIP. Coming in a little bit cold. Never mind. I was going to say colder into this series, given that they are the team that had the bye, and this would be their first playoff match, as Elige does respond and get a shot back. Speaking of cold, Rez got up to something a little bit hot during his time off between the group stages and playoffs. He was apparently boiling potatoes and spilled the hot water all over his feet and was on crutches for a period of time due to how badly he burned himself. So that's kind of shitty. You hate to see that. Potatoes. Yeah. You love to see Elige at the moment. Quad kill in the round for him with that P250. Making it work. Going to get tagged down very, very low. S tag finds OC. Elige looking for that ace, but he doesn't want to overcommit. Doesn't want to leave his teammate. He's got it. All five kills for Elige. What a great performance. Quick attack out mid. Gun barrel shows first, yeah. Rez is able to grab OC. That is so sick! All three! Fousey. Past the smoke and out toward middle already. Quick pre-fire shot to where the AWP often tries to pick from. Elige aggressive again. Oh, he's done. He's caught. There's no way he gets away from this. He's been certainly getting aggressive, Elige, perhaps feeling some pressure that he has to put things in his own hands. Albo zdobędzie eliminację, albo zostanie wyeliminowany. To jest jeden za jednego, tylko pytanie w którą stronę. Kto okaże się skuteczniejszy, Rez czy Ozzy? Ale Ozzy jednak dostrzeżony przez ten jego karabin, przez tę długą lufę. Teraz Naw, on chce być bohaterem! Niesamowite, niesamowite Naw, ależ on to rozegrał. 1-3. Co to teraz było? Co w tym momencie się wydarzyło? No niemożliwe. Katastrofalny błąd ze strony drużyny Ninjas in Pyjamas. Ależ są powody do zadowolenia, bo Naw teraz no zagrał rundę życie. Tu przede wszystkim jak mądrze wcelował się w gniazdo i jeszcze zdołał namierzyć Reza. Niemożliwe, niemożliwe, co teraz się wydarzyło, ale no pachnie nam tutaj faktycznie taką informacją, że możemy. I od tej chwili około 35 sekund mają do dyspozycji antyterroryści, chociaż nie dostrzegam Diffuskita. Pytanie, czy ten w ogóle znajduje się w okolicach site'u, bo ten czas może tutaj ostatecznie grać na korzyść tymu Liquid. Przyjrzyjmy, bo się Hampus ma teraz najwięcej do powiedzenia, ale ta pozycja na fanie sprawdzona, no i teraz on, jeszcze przed nim Fousey i jest tak. No i jeszcze, gdyby Naw został wyeliminowany, to tak, może by mieli szansę, żeby tą pakę rozbroić, natomiast Naw nie daje za wygraną. No i bomba tyka coraz szybciej, ale widzimy, że nie ma tego zestawu do rozbrojenia, o którym wspomniałeś i nie ma możliwości, żeby w tym momencie NIP zwyciężyło taką rundę. Może i strzelecko udało się wyłapać wszystkich swoich przeciwników, natomiast te detale zadecydowały. Brak zestawu do rozbrajania, no i w tym momencie Liquid może się cieszyć z wyniku 4-0. Niesamowite, żeby nie było zestawu do rozbrajania w okolicach bombsite'u, aby nawet nie udało się go podnieść. Natomiast Naw, to też jest naprawdę znakomite rozegranie tej sytuacji. Wiadomo było, że... Oh no. Don't misread the situation. You have it all right. He was running back to pick up a flashbang. Gonna play from above. Like we got overtime point based on his overextension in heaven before. So he wants to play the support. Double peek toward Monster, too early. Oh, I say that, they are there. They weren't quite ready to go. There was no utility down. They step out and they get a kill. Naf manages one back Nitro. He returns the favor they dished so many times to the right side of Monster in the first half. How is this turning? Shocks inside of the site, and Fousey's up close with an AWP. They need to be aware of the second position, though. If they overcommit to the AWPer, it's Rez that's sitting in wait with the AK. Shocks has him down. Liquid somehow may turn this round. Based on the flashes coming in, based on the response, and Shocks close. Closes it out with a Tech 9. Oh, a gift given over to Team Liquid, another... No i mimo tego, że teraz NIP w przewadze, to jeszcze cały czas bardzo duże szanse przed zawodnikami Liquid. Chociaż no, w tym momencie obierają prawdopodobnie atak pod bombsite, który pilnowany w sumie tylko przez
Graczy. Hampus agresywnie sprawdza oktagon, ale bardzo ładnie. No, Elish pokazuje się z kapitalnej strony. Osi jeszcze łapie tą rotację od Plopskiego. No ale właśnie, Fuzi, który jest schowany teraz w ruinach, daje o sobie znać. Fuzi po raz kolejny. Czy to będzie jeszcze jedna eliminacja od niego? Tak też się dzieje. Klasyczny hat-trick w tym momencie. No i on znowu Fuzi i znowu ratuje swój zespół. Jak już wspominałem parę chwil wcześniej, to jest jedno z lepszych spotkań, jeżeli chodzi o Fuzi'ego, bo często mówi się o jego nieskuteczności. Ale tutaj raczej takich sytuacji nie mamy okazji obserwować. No na razie dość pewnie. Trzeba przyznać, że wszedł... ...ze sprayem, to M4 w jego dłoniach, obici są terroryści. Rez wychyla go pierwszy, ale nie poradził sobie z Ozim. Teraz jeszcze Navi, przewaga spora, bo 4 na 2. Nav zaledwie 9 punktów zdrowia, zobaczmy na resztę drużyny. Ale na razie rotacja troszeczkę czasu zajmuje im powrócenie pod B. I Hampus w tej no pozycji, Hampus. No i Hampus zrobił sporo, chociaż no teraz Fuzi tylko i wyłącznie 3 punkty zdrowia. Nav 9, Fuzi! Co teraz rozdał? On miał tylko 3 HP. I mimo tak późnej godziny, to ja właśnie się obudziłem. Zobacz, coś niesamowitego. Tutaj jeszcze Hampus. Nav, okej, był w stanie odpowiedzieć, ale to wychylenie zza trójek. I Elish, i Nav w szoku. 4 na 2. Liquid jest o krok od tego, żeby wyrównać, ale Fuzi łapie Shoxa. No Shox naprawdę nie rozgrywa najlepszego turnieju, jeżeli chodzi o tą mapę, bo turniej całkiem przyzwoity. Ale zobaczmy, Nav łapie Fuzi'ego. Zostaje sam Rez. Czy on jeszcze będzie w stanie taką rundę zwyciężyć? Rez z jednym, Rez z drugim. No i teraz wystarczy trafić prosto w głowę. Rez wygrywa taką rundę. I to jest właśnie NIP. To jest właśnie Rez, który z sytuacji niemożliwych wychodzi obronną ręką. No i zaczyna robić się coraz ciekawiej, bo Liquid w tym momencie nie tylko jest 2 punkty za przeciwnikiem, ale również nie mają możliwości, aby po raz kolejny zagrać z dobrym wyposażeniem. Trying to flash behind you. One HP, default. Is he inside or default? Default. One HP. He's one HP now. Ring boss. Hello? Oh my god, 2 more. On for the ace! And he gets it! You fucking pig! You piece of shit! Dead on the inside. You're a disgusting fake friend.